Pamiętamy ofiary katastrofy i modlimy się za tych, którzy zginęli. Oczekujemy też prawdy o tej katastrofie, mówił Jarosław Zieliński podczas obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej, tragedii, która unicestwiła 96 ludzkich istnień. Ja znałem wielu z nich bezpośrednio, miałem zaszczyt, możliwość współpracy z tymi, którzy zginęli przez wiele lat. Także ta pamięć jest pamięcią niezwykle bolesną i wciąż żywą, mimo upływu 8 lat. Zginęli ludzie, którzy służyli Polsce. Zginęli na posterunku służby ojczyźnie w drodze do Katynia, by oddać hołd pomordowanym polskim oficerom w Katyniu 70 lat wtedy, od tego momentu licząc 70 lat temu. Podczas spotkania w Parku Konstytucji 3 maja Jarosław Zieliński przypomniał, że w najbliższy wtorek w Warszawie odsłonięty zostanie pomnik ofiar tego dramatycznego wydarzenia. Odczytał też list Jarosława Kaczyńskiego zaadresowany do organizatorów uroczystości pod Dębem Wolności oraz do tych, którzy w tych uroczystościach uczestniczyli. Domagając się w warszawskich marszach smoleńskich prawdy, sprawiedliwości i godności, czuliśmy się silni siłą państwa, siłą wszystkich ludzi dobrej woli i szlachetnych serc, którzy pielęgnowali pamięć o tej straszliwej katastrofie. Dlatego chciałbym w tym miejscu podziękować państwu za wszystko, co uczyniliście na rzecz sprawy smoleńskiej. Dziękuję, z całego serca dziękuję. Pod Dębem Wolności odczytano nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Złożono kwiaty, między innymi w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego. Uroczystościom towarzyszyła asysta wojskowa. Obecni byli także przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, kombatanci, harcerze. Po złożeniu kwiatów pod Dębem Wolności zapłonęły znicze.